Man wird sehr rasch einsehen, dass einer Frau, der es an Vitalität und einem natürlichen Instinkt ihres Geschlechtes fehlt und die im Allgemeinen zur Mutterschaft wenig geeignet ist, wohl kaum über eine ideale Büste verfügen dürfte. O czym tutaj jest mowa? Jeśli jakaś kobieta nie nadaje się do bycia matką, to nie będzie również mogła posiadać idealnego biustu. Zapraszam. Cześć, jestem Sandra, a wyglądacie kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. Dziś porozmawiamy sobie trochę o tym, nie tylko właśnie, o tym, jak wyglądało kształcenie dziewczynek w czasach międzywojennych w Niemczech. I będę o tym mówić na podstawie dwóch książek. Pierwszą z nich jest książka, o której Wam już wspominałam, czyli Jak wychować nazistę, a drugą książką jest taki ciekawy poradnik dla kobiet z roku 1929. I niektóre rzeczy są zabawne, inne są przerażające. Zanim zacznę mówić, chciałabym Wam powiedzieć, że obie te książki zostały napisane przez Amerykanów, więc na pewno nie zawierają 100% prawdy. Zresztą tak naprawdę nic nie zawiera 100% prawdy i do wszystkiego trzeba podchodzić z lekką rezerwą, zarówno do jednej, jak i do drugiej. Ta książka została napisana przez amerykańskiego dziennikarza, który odwiedzał czasy przed II wojną światową w Niemczech i odwiedzał różne szkoły, patrzył, jak wygląda edukacja właśnie. Natomiast ta książka jest napisana przez amerykańskiego kulturystę, amerykańskiego fitness trenera, który właśnie pisał o tym, jak być zdrowym i silnym. I to jest książka, która została wydana w Niemczech wtedy, w 1929 roku. No a wtedy, może jeszcze akurat nie w 1929, ale kilka lat już później tak, rynek książki był bardzo mocno kontrolowany i można było czytać tylko i wyłącznie to, co było dostępne w określonych punktach. Tylko to można było zakupić i tylko tym się można było karmić. I to, że ta książka akurat została przetłumaczona na język niemiecki i była ona dostępna w Niemczech, jest znamienne. Ale zobaczycie, że to jest bardzo ciekawa książka. Zacznę może od tych mniej zabawnych rzeczy, czyli będę się najpierw posiłkować tą książką. Więc jak taka edukacja dziewczynek w nazistowskich Niemczech wyglądała? Zanim do tego przejdę, to powiem Wam jeszcze, że ja postaram się powstrzymać od komentarzy, ale na pewno w każdym przypadku mi się to nie uda. Chciałabym jednak, żebyście sami sobie pewne kwestie przemyśleli i żebyście też dostrzegli niektóre paralele, czy wiele paraleli najlepiej, do dzisiejszych czasów. I to, co wtedy było propagowane w szkołach, to było oczywiście charakterystyczne dla III Rzeszy, natomiast to nie zawsze musi wyglądać dokładnie tak. To nie zawsze muszą być takie same treści, które są szkodliwe, ale odbywa się to zawsze w taki sam sposób. Nie wiem, czy się jasno wyrażam, ale o niektórych rzeczach nie mogę jasno mówić, prawda? Więc dobra, przechodzimy. Pierwsza rzecz, która była całkiem ciekawa, ujmijmy to tak, było to, że te dziewczynki, czy nie wiem, może chłopcy też, bardzo często modliły się do Führera. Nie do Boga, tylko do Führera. Naprawdę układały dla niego modlitwy, naprawdę modliły się nie tylko o jego zdrowie, ale również modliły się do niego. Kolejna kwestia, jaka była transmitowana w ówczesnych szkołach. W ogóle szkoły były podzielone oczywiście na szkoły dla chłopców i szkoły dla dziewczynek, dlatego że ta edukacja się troszkę różniła. Chłopcy byli kształceni na żołnierzy, natomiast dziewczynki na matki żołnierzy. No i dlatego musiało być to rozdzielone. Jednak oczywiście dążyło to do tego, aby w końcu jednak mężczyźni i kobiety się łączyli, aby tworzyć nowych żołnierzy. Kolejna rzecz, jaka pojawiała się w tych nazistowskich szkołach, to była taka narracja, że cały świat jest przeciwko Niemcom. Każdy kraj
I to budziło nienawiść w tych dzieciach i chęć walki. Pokazywano historię lub wręcz wymyślano historię, jak to Niemcy są okrutnie i niesprawiedliwie traktowani w innych krajach i przez inne kraje, na przykład ich prasie. I oczywiście budziło to duże oburzenie wśród społeczeństwa, no i robiono to oczywiście już w szkołach od samego początku. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że dzieci zaczynały taką edukację bardzo wcześnie, już w wieku 6 lat miały pierwszą przysięgę wierności bodajże Führerowi czy III Rzeszy, a już wcześniej, chyba od 4 roku życia, były w kształceniu państwowym. Im wcześniej, tym lepiej. Edukacja była pełna bajek, historii i piosenek śpiewanych, które przekazywały takie treści bardzo waleczne i budzące nienawiść i sprawiały, że dzieci po takiej lekcji wychodziły z klasy i mówiły: pomścimy. Jak już mówiłam wcześniej, książki można było czytać tylko odpowiednie, tylko te, które prezentowały odpowiednie wartości. Pozostałe książki były no właściwie nielegalne. Wśród dziewczynek opowiadano też taką historię o dziewczynce, takiej strażniczce, nie wiem jak to nazwać, no systemu, tak? Która chodziła od domu do domu, zaglądała przez okna w określony dzień i sprawdzała, co jedzą ludzie. Dlatego, że była taka zasada, że raz na jakiś czas całe Niemcy musiały jeść zamiast normalnego obiadu jedynie Eintopf. Eintopf to jest takie danie, które składa się z jednego garnka, może to być jakaś zupa, po prostu tam się wrzuca różne rzeczy, jakieś leczo czy coś w tym stylu i jest to do przygotowania o wiele tańsze niż obiad składający się z kilku dań i było to usprawiedliwiane tym, że dzięki temu, że jeden posiłek, nie pamiętam teraz czy w tygodniu, czy w miesiącu, jest właśnie taki skromniejszy, sprawia to, że ci ludzie mogą oddać trochę pieniędzy państwu, które to następnie te pieniądze przeznaczy na wszystkie te działania związane ze wzmacnianiem państwa, z armią i tak dalej. No i oczywiście każdy tak musiał robić i musiał to robić z odpowiednich pobudek, czyli w takim bardzo patriotycznym akcie. Nie męczeńskim, czyli o Jezu, dzisiaj jest ten dzień, że musimy zjeść Eintopf, bo tak nam państwo każe, tylko musieli to robić dlatego, że czuli tę ideologię, tak? Że my jesteśmy patriotami, że my mamy swój wkład w potęgę naszego kraju i dlatego i to jest dla nas honorem wręcz, że w ten jeden dzień właśnie jemy tylko takie skromne danie i dzięki temu możemy oddać trochę tych pieniędzy. No i ta historyjka polegała na tym, że ta dziewczynka chodziła do okna i sprawdzała w różnych rodzinach, jak to właśnie wygląda, czy oni jedzą takie skromne danie tylko dlatego, że tak muszą, czy jedzą je właśnie dlatego, że są przekonani, że tak jest dobrze, czy właśnie nie jedzą takiego dania. I tak dalej, i tak dalej. I to była oczywiście taka historyjka, którą się opowiadało dziewczynkom również w szkole i która miała im przekazać właśnie te patriotyczne wartości. Bardzo ważne było wychowanie fizyczne. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mieli być silni. Dziewczynki również miały być silne i zdrowe po to, aby produkować przedstawicieli silnej rasy. Dziewczynki od samego początku były przygotowywane do tego, aby rodzić żołnierzy i wokół tego pojawił się cały program, który miał na celu zachęcenie tych dziewczynek do produkowania tych żołnierzy już od 16 roku życia. One to robiły całkowicie świadomie, w sensie świadome swojego ciała i tego, jak to wszystko funkcjonuje. I robiły to bardzo chętnie. Podchodziły do tego wręcz z taką nabożnością, że nawet jeśli będą rodzić w bólach, to bardzo chętnie zrobią to dla Führera. I program szkolny dla dziewczynek oczywiście obejmował takie kwestie jak eugenika oraz kwestie rasowe, nazistowskie, ale również wszystko związane z rozrodczością, z prowadzeniem domu, z rodzeniem dzieci i wychowywaniem małych dzieci, zanim zaczną być przejmowane przez aparat państwowy. Do szkół były też zapraszane starsze dziewczyny, już na przykład 17-18-letnie, które już miały pierwszy poród za sobą i które miały opowiedzieć dziewczynom, jak to fantastycznie jest i jak one to z wielką ochotą zrobią po raz kolejny i radzą im również zrobić to samo. I były traktowane oczywiście jako wielki przykład, jako bohaterki, które pomagają państwu. Rodzenie dzieci dla państwa było
postrzegane i przekazywane jako coś zdecydowanie bardziej wartościowego niż posiadanie męża, własnych dzieci i domu i ogniska rodzinnego, kobiety bardzo często chciały wdawać się w różne takie przygodne relacje z odpowiednimi mężczyznami, którzy mieli na celu je właśnie zapłodnić i uważały to za swój przywilej i za coś fantastycznego. One były absolutnie przekonane, że są najszczęśliwsze na świecie. W III Rzeszy funkcjonowały też takie domy dla właśnie takich matek, które zaszły w ciążę, nie będąc w małżeństwie. I w tych domach one miały cudowne życie, nie musiały tak naprawdę nic robić. Były to domy usytuowane w idyllicznych warunkach, gdzieś nad jeziorami, w górach i tak dalej, więc one po prostu korzystały z życia w poczuciu, że spełniają bardzo dobrze swój patriotyczny obowiązek. Przed tymi czasami nazistowskimi nieślubne dziecko było powodem takiej hańby dla kobiet. I tutaj to się zmieniło, tutaj wręcz był to powód do chwały. I jeśli wcześniej na przykład jakaś dziewczyna została zwolniona z pracy przez to, że była w nieślubnej ciąży, to w III Rzeszy już nie. Tam już nie mogła być zwolniona, bo jeśli ktoś by coś takiego zrobił, to miałby do czynienia z aparatem państwowym, z sądem i tak dalej i nie skończyłoby się to dla niego dobrze. Od 1933 roku miała też miejsce sterylizacja kobiet, no można powiedzieć przymusowa. Oni uważali, że to nie jest przymusowe, ponieważ mają odpowiednie sądy do tego, odpowiednich sędziów, którzy ustalają, która kobieta ma być sterylizowana. No a sterylizowane były te, które miały jakieś tam na przykład nieodpowiednie pochodzenie, albo które miały za sobą już jakieś nieudane porody, albo które miały różne takie choroby, czy psychiczne, czy fizyczne, które nie powinny zostać przekazane potomstwu. Także sąd wtedy orzekał, że taka kobieta dzieci nie powinna mieć, bo tutaj jednak dużą wagę kładziono na to, aby to były zdrowe i silne dzieci. No i po prostu te kobiety trafiały do kliniki, gdzie tam następnie się nimi bardzo szybko zajmowano i gdzie pracowało wielu lekarzy każdego dnia i praktycznie wykonywali jeden zabieg po drugim. Czy tak faktycznie było? Ja nie wiem, mnie tam nie było, ja tego nie widziałam. Podaję tylko, co pisze ten Amerykanin w swojej książce. W szkołach dla dziewcząt mówiono też bardzo dużo właśnie o rozrodczości i o seksie i o zmysłowości, więc kazano się tutaj dziewczynkom rozwijać już bardzo wcześnie pod tym kątem. No, po to, żeby były gotowe jak najwcześniej, już od 16 roku życia, zacząć rodzić dzieci. I ten amerykański dziennikarz zapytał w jednej szkole dla dziewcząt, czy to nie skutkuje czasem tym, że w nich się rodzą jakieś perwersyjne nastroje. I wtedy ta kobieta mu powiedziała, że czasami się zdarza i jeśli tak się zdarza, to wtedy biorą taką dziewczynę na rozmowę i tłumaczą jej skutecznie, że prawdziwym dopełnieniem kobiecego ciała jest tylko i wyłącznie kontakt z mężczyzną. Także one nie były zmuszane do rodzenia tych dzieci w taki niefajny sposób. One były do tego zachęcane, zindoktrynowane, miały poczucie, że robią coś absolutnie fantastycznego, miały taką motywację wewnętrzną do tego i no, już czekały na to z utęsknieniem i niecierpliwością, rozochocone na maksa. No i oczywiście jeszcze jedną kwestią, już mniej zabawną, jest to, że w edukacji zarówno chłopców, jak i dziewczynek pojawiały się takie treści, które miały obudzić w nich oburzenie oraz nienawiść do innych krajów z różnych powodów. No, na przykład do Polski, tak? Więc dzieci marzyły też o tym, że będą jakieś tam Sturmtruppenführerem, czy będą produkować żołnierzy po to, aby zwalczali tych stratnych Polaków, czy Francuzów, czy kogoś tam jeszcze. Ja teraz nie będę wchodzić tutaj w kwestie polityczne, a byłoby co wchodzić, zdecydowanie, natomiast no, nie jest to film o tym. Powiem Wam tylko taki mały mój komentarz do tego, że warto właśnie zauważyć, gdzie takie treści się obecnie pojawiają, w jaki sposób są prezentowane i jak ludzi nastawiają, bo to jest oczywiście taka technika, która jest stosowana
przez cały czas na świecie, wszędzie. Również takie rzeczy jak dobieranie lektur. Być może teraz na przykład nie mamy, nie jest zabroniony dostęp do określonych lektur. Można je kupić, można je czytać i nie jest to związane z żadnymi represjami i konsekwencjami prawnymi. Natomiast są one ciężej dostępne, te, których no raczej nie powinno się czytać. Jeśli na przykład udacie się do popularnej księgarni, to tam znajdziecie książki tylko na jedno kopyto. Tam nie będzie żadnej książki, która pokazuje jakikolwiek inny punkt widzenia niż ten ogólnie przyjęty przez system. A teraz opowiem Wam o kilku rzeczach z tej drugiej książeczki, która również mówi o tym, że zadaniem kobiety i również pięknością kobiety jest jej zdolność do rodzenia dzieci. I kobieta powinna być nie tylko piękna zewnętrznie, jeśli chodzi o urodę, ale też silna. I ta siła kobiety również ma wpływ na to, jak jest piękna, a siłą kobiety jest właśnie rodzenie dzieci. Także powinna być silna i zdrowa, aby móc produkować silne dzieci, które przedłużą dobrą rasę. Więc już po samym wstępie widzicie, że to była książka, która całkiem fajnie wpisywała się w tę ówczesną nazistowską narrację. I autor tutaj w tej książeczce podaje, co robić, aby taką silną kobietą być. Więc trzeba oczywiście uprawiać jakąś aktywność fizyczną, najlepiej na świeżym powietrzu, zażywać również zimnych kąpieli i wystawiać swoje ciało zarówno na promienie słoneczne, jak i wiatr i zimne temperatury. Powiedziałabym, że to całkiem takie nowoczesne podejście, które przecież mamy również dziś. Autor również zachęca do tego, aby przestać spożywać różne lekarstwa, suplementy oraz używki typu herbata, kawa czy alkohol i wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, poprawić stan swojej krwi właśnie przez te wszystkie działania, czyli odpowiednią dietę, która odżywia, ruch na świeżym powietrzu i kontakt z zimnem. Mówi też, że pewne substancje wspierają rozwój zdrowych komórek, a inne szkodzą tym komórkom i doprowadzają do ich rozpadu. Twierdzi, że trzeba uważać na 4 podstawowe organy, które są bardzo ważne w organizmie i pomagają pozbywać się substancji toksycznych z naszego organizmu i produktów przemiany materii, czyli jelita, nerki, płuca oraz skóra. Jeśli ktoś czuje się źle, to znaczy, że funkcje niektórych z tych organów albo wszystkich nie są prawidłowe. I to bardzo ciekawe jest, dlatego że no, mamy z tym do czynienia również w medycynie chińskiej przecież. Mówi też, że jeśli na przykład jakaś kobieta cierpi na zaparcia, to nie powinna zażywać żadnych leków z tym związanych, tylko stosować odpowiednią dietę oraz ewentualnie, jeśli już nic nie idzie, to lewatywy. Wszystko inne będzie szkodliwe. Powiedział też jedną bardzo ciekawą rzecz, o której ja nie wiedziałam i bardzo mnie to zainteresowało, mianowicie, że nasze gruczoły w skórze, gruczoły potowe są otoczone takimi malutkimi mięśniami, które praktycznie są nieużywane, jeśli nasze ciało jest przez cały czas przykryte ubraniami i nie jest wystawione na działanie normalnych warunków atmosferycznych. I wtedy po prostu trudniej jest nam się też dopasować do takich warunków atmosferycznych. I powiem Wam tak przy okazji, zupełnie niezwiązane to jest z tymi książkami, że czytałam gdzieś i totalnie nie pamiętam gdzie, czy albo czytałam, albo słyszałam. I tak mnie to irytuje, że nie pamiętam gdzie, bo chciałabym do tego wrócić i nie wiem jak do tego wrócić ani gdzie, ale może będziecie wiedzieć, że czytałam albo słyszałam właśnie o takim zdarzeniu, kiedy ktoś był w jakimś miejscu, gdzie żyją ludzie, którzy nie ubierają się, i byli tam w zimie i kiedy oni rozpalili ognisko, to ci ludzie, mimo że stali dalej od tego ogniska, zaczęli się pocić, bo im było za gorąco, mimo że to była zima. Natomiast w lecie oczywiście w tamtych terenach nie pocą się, mimo że jest o wiele cieplej niż przy takim ognisku.
ponieważ ich ciało jest przyzwyczajone do takiej temperatury. Natomiast później mamy właśnie całą tę jesień, która przyzwyczaja ciało do niższych temperatur i w zimie oni się czują dobrze bez ubrania również na zewnątrz. No i jeśli weźmiemy pod uwagę takie rzeczy, jakie robi Wim Hof na przykład i ten cały ruch związany z Wim Hofem, no to widzimy, że to ewidentnie jest możliwe. Te wszystkie kwestie związane, wiecie, z kąpielami w lodzie, wchodzenie do zimnych rzek, chodzenie praktycznie nago po Mount Everestie, tak? I być może coś w tym jest. W każdym razie już ten człowiek tutaj, ten Amerykanin w 1929 roku właśnie o tym pisał. I on twierdził, że jeśli nasze ciało przez cały czas jest przykryte tymi ubraniami, to właśnie te mięśnie malutkie przestają odpowiednio pracować. I dlatego, kiedy nagle znajdujemy się w miejscu, w którym jest niższa temperatura, to jest nam bardzo zimno, bo te mięśnie odpowiednio nie pracują i nie przygotowują naszej skóry do dostosowania się do tych temperatur. Także on tutaj jest zwolennikiem hartowania tego ciała za pomocą zimnych kąpieli, bo prysznicy chyba wtedy jeszcze ludzie nie mieli w domu, ale za pomocą zimnych kąpieli i za pomocą nacierania się zimnym ręcznikiem. No i ciekawa sprawa. Nie wiem, czy niektórzy z Was będą to uważać za jakieś antynaukowe kwestie na przykład. Ja szczerze mówiąc nie zagłębiam się w to tak bardzo, ale mówię, że to jest ciekawe. Twierdzi też, że do mycia się powinno się używać bardzo, bardzo delikatnego mydła. Nie powinny to być żadne takie chemikalia, które dzisiaj opanowały nasz świat. I twierdzi, że jeśli któraś kobieta w dalszym ciągu jeszcze nosi gorset, to powinna jak najszybciej się go pozbyć, bo to jest strasznie niezdrowa. Mówi też, że nie powinno się jeść zbyt dużo, bo wszystko, co jest spożywane w nadmiarze, staje się trucizną. No i to też jest prawda. Oczywiście doradza dużą aktywność fizyczną, zarówno ćwiczenia gimnastyczne, jak i taką aktywność na świeżym powietrzu, przede wszystkim wandern, czyli chodzenie po górach, chociaż niekoniecznie po górach, w zależności od tego, gdzie kto mieszka, ale chodzenie. I mówi też, żeby uważać, żeby się nie przetrenować, czyli jeśli czujemy, że jesteśmy już bardzo zmęczeni, to nie powinniśmy forsować tego treningu dalej, tylko po prostu przerwać i się zregenerować. Ale teraz, to był hit, że w tej książce jest również artykuł dotyczący biustu. I on twierdzi, że ten biust powinien być określonej wielkości. Nie za duży, nie za mały. I podaje tutaj różne takie przepisy na to, jak go powiększyć autentycznie. I on na przykład mówi, że jako że w piersiach znajdują się gruczoły, to warto robić to wszystko, co sprawi, że one będą się bardziej efektywnie rozwijać. Czyli na przykład dobrze się odżywiać, czyli na przykład oczywiście ćwiczyć również, ćwiczyć też tutaj mięśnie klatki piersiowej, no i stosować również zimne jakieś okłady czy zimne natryski, albo również naprzemienne, aby po prostu te miejsca były lepiej ukrwione i wtedy również te gruczoły będą się lepiej rozwijać. Oczywiście ma również taki mechaniczny jeden tip, że można używać laktatora. Nie po to, aby właśnie odsysać mleko, tylko po to, aby stosować go jakby na całej powierzchni piersi, tak? Żeby właśnie przez te próżnie piersi były lepiej ukrwione i wtedy będą się lepiej rozwijać. Ja nie wiem, czy to wszystko jest prawda, podaję Wam tylko to, co tutaj przeczytałam, a nigdzie wcześniej nie spotkałam się z takimi opisami. Mówi tutaj też, że dla kobiety bardzo ważna jest odpowiednia ilość snu i że kobiety bardzo głupio robią, kiedy robią wszystko dla swojego faceta, kiedy on już sobie śpi, to one mu jeszcze tam przygotowują koszulę na następny dzień, jeszcze prasują, jeszcze coś tam sprzątają w domu, wstają przed nim, robią mu śniadanie, i po prostu są później przez cały czas zmęczone. I to również sprawia, że one zaczynają wyglądać gorzej, że się szybciej starzeją, że mają mniej tego seksapilu i że w ten sposób działają właśnie przeciwko sobie. Kobiety potrzebują trochę więcej snu niż mężczyźni, jego zdaniem, a mają tego snu zawsze trochę mniej niż mężczyźni. Twierdzi również, uwaga, uwaga, że noszenie biustonosza jest szkodliwe o tyle, że po prostu sprawia,
że skóra staje się taka bardziej ospała. Jakby no, ona już nie musi podtrzymywać tego ciężaru, więc tego nie robi, tak? Bo właśnie ta część garderoby ten ciężar podtrzymuje. Natomiast jeśli się tego biustonosza nie nosi, no to wtedy ta skóra nie traci tych swoich właściwości podtrzymujących. I jest to całkiem modne spojrzenie, które już jest w użyciu od co najmniej kilku dobrych lat, czy może ponownie. No, on już o tym pisał w 29 roku. Mówi też, że jeśli już ktoś popełnił taki błąd noszenia biustonoszy, to będzie mu trudniej znowu sprawić, aby ta skóra była tak elastyczna, jak była wcześniej, ale jest to możliwe między innymi właśnie za pomocą takich technik jak zimne prysznice. No i oczywiście również masaże. Także autor tutaj mówi, że kobieta może robić prawie wszystkie te same rzeczy, które robi mężczyzna, podczas na przykład zajęć wychowania fizycznego, może wykonywać wszystkie ćwiczenia, tylko musi też to w sobie wypracować i nie być taka właśnie słaba, ospała i tak dalej. I mówi, że tutaj też bardzo dużo zależy od nastawienia. Jeśli kobieta się dobrze odżywia, dobrze śpi, rusza się na świeżym powietrzu, to przez długi czas będzie silna, zdrowa i zachowa młodość fizyczną i duchową. Poza tym, jeśli się człowiek rusza, to wtedy wszystkie organy są lepiej ukrwione i wtedy również lepiej funkcjonują. No i to jest logiczna sprawa. Zachęca również do tego, aby mieć dzieci, i mówi, że to jest taką naturalną potrzebą i naturalną funkcją kobiety, aby te dzieci mieć. I szczerze mówiąc, rozdział na ten temat był dosyć taki przekonujący, i myślę, że nigdy nie czytałam nic na ten temat, co byłoby napisane tak ładnie. I szczerze Wam powiem, bo jest to książka, która w dużej mierze mówi o związkach, o tym, jak wybrać sobie partnera, jak dogadać się w związku, jak dogadać się w małżeństwie. I szczerze mówiąc, jest to napisane w tak przystępny i tak sympatyczny sposób, taki serdeczny, z poszanowaniem zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, że ja nigdy czegoś takiego tak fajnie napisanego nie czytałam, tak? Więc jeśli odsunąć te wszystkie kwestie rasowe, które gdzieś tam się pojawiają na marginesach, w tym poradniku zdrowotnym i związkowym, nazwijmy to tak, to staje się on całkiem fajnym poradnikiem. Twierdzi też, że kobieta powinna być dumna ze swojej kobiecości oraz powinna być tej kobiecości świadoma. Podaje przykłady, że kiedyś, we wcześniejszych czasach, bardzo często kobiety czy dziewczynki chowano w takim klimacie bardzo nieświadomym. I one, kiedy wychodziły za mąż, zupełnie nie wiedziały, co je czeka, i były zdruzgotane tym, co się wyrabiało z ich ciałem. I no, często powodowało to u nich traumę do końca życia. Natomiast później już no, w roku 29, szczególnie w Ameryce, już te klimaty się zmieniły, także dziewczynki już były świadome tego, co tam się po małżeństwie robi, więc nie powodowało to już u nich takiej traumy i mówi, że to było dobre. No i chyba możemy się zgodzić co do tego. Radzi również, jak dobierać sobie partnerów, jak sprawdzić partnera. I on też napisał podobny poradnik dla mężczyzn, którego ja nie czytałam, natomiast no, aż mnie teraz zaciekawiło, co tam pisze w tym poradniku dla mężczyzn. Natomiast tutaj w tym dla kobiet pisze, aby dobierać sobie dobrze tego partnera, aby sprawdzić, jakie on ma relacje ze swoją rodziną, z kobietami w swojej rodzinie, jakcy ci członkowie rodziny są, no i oczywiście też, jakie tam są choroby w tej rodzinie, tak? Czy na przykład jakieś choroby psychiczne, albo jakaś gruźlica, albo syfilis, nie? I tego typu kwestie. I powiedział, że te problemy mogą się później przenosić na potomstwo. I teraz, nie wiem, czy zauważyliście, ale jest coraz bardziej popularna staje się ta psychobiologia i te traumy rodowe i tak dalej. I coraz szerzej mówi się o tym, że te pewne kwestie są przenoszone. Także on w 29 roku coś takiego też doradzał. Oczywiście on nie mówił, że słuchaj, jeśli w rodzinie twojego partnera jest jakaś padaczka, to masz go odrzucić i to koniec. Tak nie mówił, bo tak jak wam powiedziałam, ta książka jest w bardzo ciepły sposób napisana. On mówił, że jeśli tam jest jeden taki przypadek, to nie znaczy, że musisz koniecznie kogoś odrzucić, ale zbadaj to dokładniej, tak?
ile tam tego jest i jakie to ma znaczenie, jaki to ma wpływ na całą rodzinę, jaka tam jest dynamika w tej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli kobieta wybiera sobie mężczyznę, to powinna go wybierać pod takim kątem, czy będzie odpowiednim ojcem dla jej dzieci. Musi rozważyć wszystkie za i przeciw i zastanowić się, czy chciałaby, aby taki człowiek wychowywał razem z nią dzieci. Czyli powinien być oczywiście zdrowy, zrównoważony, spokojny, inteligentny w miarę, tak? No i przede wszystkim porządny, z taką niezbyt bogatą przeszłością też, tak? I tutaj też fajnie pisze w tej książce o tym, że wcześniej bardzo silnie kobiety oceniano ze względu na ich przeszłość, na ich poprzednie związki, którym one no nie za bardzo były winne, bo często zostały wykorzystane przez jakichś mężczyzn, którzy no chcieli się z nimi po prostu tylko przespać, albo one później zaszły w ciążę, a oni się zmyli. No i bardzo często już za taką kobietą ciągnęła się taka zła sława. I on tutaj też mówi, że jeśli się spotyka takiego partnera, który dowiadując się o tym jednak nie chce się z taką kobietą później ożenić, no to że to jest też dobry taki sprawdzian do tego, czy ten ktoś naprawdę kocha i jakim on jest człowiekiem, tak? Bo to nie jest okej, żeby mieć podwójne standardy dla mężczyzn i dla kobiet, bo u mężczyzn przez długi czas się to akceptowało, a u kobiet nie. On tutaj nie ocenia tego, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko mówi, że się zdarza i że nie można pod tym kątem oceniać człowieka. Następnie mówi, że kobieta nie powinna wybierać sobie mężczyzny takiego, któremu współczuje. Czyli nie powinna się decydować na związek z mężczyzną, którego jest jej żal, tylko dlatego, że ją kocha. Bo czasami, wiecie, tak było, że jakiś mężczyzna się strasznie zakochiwał, on by chciał być właśnie z tą kobietą, z tą dziewczyną i ona wtedy mówiła, no dobra, bo go nie chciała zranić. I on tutaj mówi do tych kobiet, słuchajcie, lepiej jest powiedzieć temu młodzieńcowi, że nie, niż żeby go oszukiwać przez resztę życia, będąc samą później nieszczęśliwą. Że to dla faceta nie jest nic fajnego, kiedy jest oszukiwany w ten sposób, kiedy jest jakąś partnerką, która jest z nim dlatego, że jest jej go żal i tak naprawdę wcale z nim być nie chce i nie będzie to powodem jej szczęścia. Co oczywiście prowadzi również też do problemów we współżyciu i o tym też tutaj bardzo dużo pisze. To też było dla mnie niesamowicie ciekawe, bo całkiem mądrze o tym napisał. I wcześniej nigdy czegoś takiego nie czytałam, a przeczytałam wiele książek dotyczących związków i takich treści nigdzie nie znalazłam. Mało tego, dowiedziałam się nawet z tej książki o jednej chorobie wenerycznej, o której wcześniej nigdy nie słyszałam. A ja myślałam w mojej czasami arogancji, że słyszałam już o wszystkim. A o tej chorobie nie słyszałam. I jest to tak zwany Vaishyashanka, czyli wrzód weneryczny. Autor mówi też o tym, że przed wejściem w ten związek małżeński kobieta powinna dać temu mężczyźnie się odpowiednio zbadać przez lekarza. I że jeśli on nie chce, to jest to dobra wskazówka do tego, aby z kimś takim nie być i nie wychodzić za niego za mąż, bo albo ma nieczyste sumienie i wie, że coś mógłby mieć, albo wie, że ma. Pisze też o okresie narzeczeństwa, pisze właśnie o współżyciu w małżeństwie, pisze o wzajemnym szacunku partnerów, pisze o swoim zdaniu na temat środków antykoncepcyjnych, moim zdaniem w bardzo ciekawy sposób. Nie będę Wam tutaj referować wszystkiego, mogę Was zachęcić do tego, aby przeczytać tę książkę. Jest to książka Bernarda McFadena, Weiblichkeit und Ehe. Jest ona dostępna gdzieś tam na eBayu niemieckim. Ja tę książkę dostałam od kogoś, właśnie taki antykwaryczny egzemplarz znaleziony gdzieś tam na strychu. I tak sobie pomyślałam, a przeczytam, może będzie ciekawa, z 29 roku, poradnik dla kobiet. No i przeczytałam i faktycznie była ciekawa. Także jeśli znacie dobrze niemiecki i potraficie czytać już dobrze książki po niemiecku, to zachęcam do przeczytania całej, no bo jest to po prostu ciekawa lektura. Natomiast jeśli nie znacie w dalszym ciągu niemieckiego, mimo że od 9 lat mówię Wam tutaj, jak się uczyć skutecznie języków, to cóż Wam mogę powiedzieć? No, przez 9 lat to już kilka razy można było się tego niemieckiego nauczyć.
A więc jeśli nie znacie niemieckiego, no to sobie nie poczytacie po prostu, no nie poczytacie. A ja też nie będę wszystkiego opowiadać, bo już długo trwa ten film i to już myślę teraz starczy. Aha, na koniec Wam powiem jeszcze taką ciekawostkę, która tutaj jest napisana właśnie z tych rzeczy może mniej fajnych, to, że ta kwestia ulepszenia rasy odgrywała w ówczesnej nauce bardzo ważną rolę i bardzo dużo badań wtedy właśnie było poświęcanych ulepszaniu rasy. Więc zobaczcie, jak tutaj ta nauka się zmienia w zależności od kwestii politycznych. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe, że być może uśmiechnęliście się, że być może wyciągnęliście jakieś wnioski. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie na ten temat, zarówno na temat tego, o czym mówiłam, korzystając z pierwszej książki, jak i na temat tego, o czym mówiłam, korzystając z tej drugiej antykwarycznej książki. Jakie macie przemyślenia z tym związane? Po prostu podzielcie się w komentarzach i miejmy jakieś hasło może na koniec. Przypominam, że hasło jest po to, abym wiedziała, że ktoś obejrzał to nagranie do samego końca i jest mi wtedy po prostu miło. I niektórzy piszą, że na złość mi nie podadzą hasła. To jest oczywiście też ok, bo wtedy wiem, że i tak ktoś obejrzał do końca. Natomiast hasło jest takim zabawnym czymś, co sprawia, że ludzie, którzy nie dooglądali do końca, nie wiedzą w ogóle, o co chodzi w tych komentarzach, czemu nagle wszyscy piszą na przykład różowy albo robaki, no nie? Więc to jest wtedy nasz taki trochę tajemny język, no a poza tym jest to po prostu dla zasięgów, tak? Komentarz dla zasięgów w najzwyczajniej świecie. To tym razem może niech hasłem będzie ołówek. Leży mi tu taki zielony, więc ołówek. No i to tyle. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. I do zobaczenia. Pa, pa.